Ukraińskie wojsko kontynuuje ostrzał na rosyjskie pozycje, między innymi w Sewastopolu. Ukraińcy chcą odzyskać swoje ziemie, przygotowują się także na ofensywę Rosji. Dzisiejszej nocy w zaanektowanym przez Rosję Sewastopolu słychać było wybuchy. Rosyjska obrona przeciwlotnicza musiała interweniować co najmniej dwa razy. Dzień dobry, Sewastopolu. Co najmniej dwukrotnie interweniowała obrona przeciwlotnicza. Nie ma żadnej paniki, choć nie jestem tego pewien. Poinformował w telegramie Petro Andriuszczenko, lojalny wobec władz w Kijowie doradca mera Mariupola. Wybuchy było słychać także w okolicach lotniska Belbek. W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do ukraińskich ataków na okupowany przez Rosjan Krym. Obecnie obowiązuje tam żółty, podwyższony poziom zagrożenia terrorystycznego. Ukraińskie wojska przygotowują się także na odparcie ewentualnej ofensywy Rosjan. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że spodziewa się ze strony Rosjan zrzucenia wszystkich dostępnych zasobów, by tylko zmienić bieg wojny. Przygotowana przez Rosjan ofensywa musi być ich ostateczną klęską, powiedział Zełenski. Musimy udaremnić ten rosyjski scenariusz, przygotowujemy się do tego. Terroryści muszą przegrać, jakakolwiek próba ich ofensywy nie może się powieść. To będzie ostateczna klęska terrorystycznego państwa. Tymczasem Sztab Generalny Armii Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach. Od 24 lutego Rosja miała stracić blisko 109 tysięcy żołnierzy, 3038 czołgów, 6106 pojazdów opancerzonych oraz 424 wyrzutnie rakiet.